Witajcie moi mili na kanale Planu Duszy. Bardzo chciałam Wam podziękować za wszystkie komentarze, za to, że subskrybujecie. Niedługo się chyba zbliżymy do takiej cyfry jak 10 tysięcy i mam zamiar przygotować dla wszystkich, którzy subskrybują kanał Plan Duszy, losowanie trzech czytań tarota, więc bądźcie czujni, kiedy osiągniemy 10 tysięcy, będzie taki krótki komunikat i taka wdzięczność ode mnie z mojej strony za to, że właściwie jesteście tutaj ze mną i słuchacie, bo bez Waszej obecności robiłabym czytania dla siebie po prostu tylko i dla znajomych, dla tych, którzy są wokół mnie. W każdym razie jestem bardzo wdzięczna i chciałam jeszcze Wam powiedzieć, że doceniam każdy e-mail, każde podziękowania i wszystkie dobre słowa, które kierujecie w moją stronę. Oprócz tego będzie jeszcze kurs Planu Duszy w marcu w Warszawie od 6 do 8. To są 3 dni w Warszawie. Organizatorem kursu jest Ars Libra i Ars Libra też zamieścił pan Włodzimierz wywiad ze mną w czwartym wymiarze, także jeśli ktoś chciałby trochę poczytać i ma ochotę kupić sobie to czasopismo, to tam może znaleźć kilka słów na temat o mnie i o planie duszy też. Nie ma tam ani słowa o tarocie, natomiast tarot będzie tutaj i właśnie będziemy zaczynać teraz czytanie dla każdego znaku na luty i zaczynamy od wodnika. Zapraszam Was. Witam wszystkie bliźnięta w czytaniu na luty 2020. Na początek mamy kartę z kabalistycznego tarota i zobaczymy, jaka jest główna energia na luty dla bliźniąt. Wcześniej tasowałam karty, więc teraz tylko chwilę i zobaczymy, co tu dla Was jest. Mamy taką kartę, a mianowicie 7 kielichów. Czyli mamy tutaj jakiś wybór. Wybór. Jest to w Sefirot Necach. I mamy tutaj Wenus w Skorpionie. Więc może to oznaczać właściwie wybranie tego właściwego kielicha, takie zaangażowanie się, docenienie piękna. Może to też oznaczać dużą wyobraźnię i tutaj Skorpion to jest taki znak, który w zasadzie jest taki tajemniczy często, może czasami gubić kontakt z rzeczywistością. I możemy tutaj mieć takie właśnie życzeniowe, jakieś takie marzycielskie momenty w lutym, takie wystrzelenie trochę w kosmos, ale praca z wyobraźnią, tutaj z takimi pomysłami, które jeszcze nie nabrały formy, bo tutaj właśnie w Necach mamy taki moment. Tutaj jest dążenie do zwycięstwa, do tego, żeby osiągnąć sukces, żeby wybrać coś, wybrać jeden z tych kielichów. Skorpiony tutaj też, bo tutaj mamy Wenus, tak, więc to może być taki intensywny czas, to może być taki czas twórczy bardzo. Może to też oznaczać, że w relacjach tracimy taką realność, tylko jesteśmy w takim miejscu, w którym widzimy te nasze relacje tak bardzo idealnie przez takie szkiełko i oko. Więc tutaj mamy taką właśnie energię, która dużo mówi o emocjach, o uczuciach, o połączeniu się z płynącą wodą, tak? Ponieważ mamy tutaj 7 kielichów. Tu też chodzi o wzrost, o rozwój, o to, żeby właśnie coś wybrać. Ale zobaczmy, co jeszcze dalej się pokaże na stole, żeby można było troszeczkę więcej tutaj powiedzieć o tym. Zobaczymy. Więc Wy jako znak powietrza macie teraz na stole 7 kielichów, sporo wody. Zobaczymy, co jeszcze tutaj dla Was się odkryje. O co chodzi dla bliźniąt w lutym. Co mają wybierać? Zobaczymy, co odchodzi, co przychodzi dla Was. I zobaczymy, jak macie tutaj w kreatywności, w umyśle, w uczuciach, w ciele fizycznym albo w finansach.
No dobrze. I teraz zaczynamy rozkładać. To odchodzi do przeszłości. To przychodzi. Tutaj mamy buławy, czyli ogień, twórczy, karierę. Tutaj mamy miecze, czyli myśli, intelekt, może być praca, relacje, emocje, czyli kielichy. Tutaj zobaczymy fizyczność, finanse. Tutaj nadzieje, obawy. No i wynik. A w tle mamy pazia. Pazia kielichów również, który ma klucz do szczęścia. Proszę. I ma łuk. I właściwie jest to taka bardzo świeża energia, bo ten kluczyk pasuje tutaj do tej dziurki, która jest właśnie w centrum, tutaj, gdzie bije serduszko tego pazia. Więc mamy tutaj jakąś ofertę, jakąś taką młodą energię, która może oznaczać jakieś początki, manifestowanie się uczuć, wybieranie właśnie kogoś. A pod spodem? Pod spodem jest diabeł. Zobaczmy, co na stole. Dopiero miałam dwa diabły u byka, więc na razie zobaczymy, co u was leży na stole. Mamy dwie buławy, czyli potrzebę wyboru. No, tutaj mamy też potrzebę wyboru, tylko tutaj jest woda, a tutaj mamy w tym momencie energię wybrania jakiejś ścieżki, odplątania się tutaj tych dwóch splątanych ze sobą gałązek. No tutaj mamy taką możliwość udania się z tym właśnie kielichem, który wybierzemy, i tutaj być może się coś dalej spełni. Na razie zobaczymy, odkryjemy przyszłość. No właśnie, tutaj mamy 10 kielichów, więc w przyszłości może to być spełnienie, może to być szczęśliwa rodzina. Pewnie dla niektórych z was to może oznaczać wybór partnera życiowego, wybranie kogoś albo poznanie kogoś i wybór, który może być właściwie trudny, bo te wybory to są takie ogromne, kiedy wybieramy sobie kogoś na życie, tak? Ale z tego może urodzić się całkiem fajny związek, przynajmniej tak tutaj karty pokazują, że w przyszłości może to być takie właśnie płonące ognisko, pełne miłości. Wszyscy leżą wokół ogniska, tylko sobie nogi grzeją, tak? Więc mamy tutaj jakąś taką super energię spełnienia. Więc jeśli wybierzecie, to będziecie wybierali pewnie partnera życiowego. Może nie wszyscy. Może ci, którzy są już w związkach, to utwierdzą się, że jednak ten partner to jest ten właściwy. Lub, no, to różnie. Lub będą po prostu wybierać sobie przyjaciół, bo tutaj też jest to czytanie ogólne, więc nie możemy tak indywidualnie opowiedzieć każdej historii, która tutaj się pojawia. Zobaczmy, co się ukazuje, jeśli chodzi o pozycję buław. Jakieś zakończenie etapu mamy tutaj. Nadmiar myśli i takie skołowanie trochę, mam wrażenie. Tutaj niewiele już chyba jest do zrobienia. Być może wydaje wam się, że nie jesteście kreatywni, że właściwie trudno jest wam wykrzesać siebie jakąś sztukę, w sensie artystyczne, takie ukazanie swojej duszy. Natomiast jeśli chodzi o karierę, to może oznaczać, że będziecie kończyć na przykład to, co teraz robicie, albo poszukujecie, już czujecie, że trzeba się gdzieś tutaj przemieścić, ponieważ to miejsce, w którym w tej chwili jesteście, nie do końca chyba spełnia te wasze marzenia, czy w ogóle to, co kiedyś myśleliście, że to będzie dla was super spełnienie. Już są dwie dziesiątki, więc tutaj jakiś taki moment zamykania czegoś, dochodzenia do zakończeń, do spełnienia. Chociaż karta 10 mieczy to jest trudna karta, ponieważ ona mówi o nadmiarze myśli, o jakimś takim zablokowaniu się, w jakimś jednostronnym myśleniu. Właściwie taki bardzo zajęty umysł powoduje, że my czasami nie potrafimy
zrobić kroku do przodu, a tutaj potrzeba zakończyć to, oczyścić ten umysł, wybrać coś, być może coś nowego, coś świeżego, tak jak tutaj mamy tego pazia z tym kluczykiem. Zobaczmy, co się pokazuje. Jeśli chodzi o myśli, to mamy cesarza, tak? Osobę, która jest świadoma tego, co chce osiągnąć. Jest taka w mocy. Mamy rok cesarza też, bo 2020, 20 plus 20 jest 40 i redukujemy 0, mamy 4, więc mamy tutaj taki rok przemian też, budowania podstaw, więc to może być budowanie sobie podstaw w pracy. To być może będzie jakaś promocja, albo może to będzie decyzja o tym, że teraz będę robić coś dla siebie, albo zbuduję sobie swoje imperium, w którym będę ja szefem. Bo to jest właśnie taka cesarskość, tylko teraz jest taka kwestia, czy może jestem na wyższym stanowisku i nie przyjmuję żadnych porad, ani doradców nie słucham, tylko po prostu wiem lepiej, bo ta energia potrafi być taka właśnie, to taki autorytet jest, który nie przyjmuje czasami do wiadomości niczego, więc tutaj trzeba zobaczyć, jak to się ma do każdego indywidualnie. Ale zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy. Mamy 8 monet. Osobę, która dużo czyta, jak widzimy na karcie. I to mamy akurat w relacjach, w emocjach. Moim zdaniem oznacza to pracę nad związkiem. Bo może się wypalił wasz ogień. Bo może już właściwie postanowiliście, że trzeba będzie coś pokończyć, że może teraz zaczniecie zajmować się sobą, może zaczniecie pracować nad sobą, wybierać coś, co wam odpowiada. Karta jest bardzo ziemska. Trzeba tu byłoby może zwrócić też uwagę w związkach, czy czasami nie jesteśmy perfekcjonistami, czy nie doszukujemy się jakichś takich niedociągnięć u partnera, czy nie czepiamy się, bo to też może być takie zwracanie uwagi na szczegóły, takie przywiązanie do perfekcji. Wiadomo, nikt nie jest właściwie perfekcyjny, nikt nie jest idealny, chociaż często nam się wydaje, że my jesteśmy, tak? Więc tutaj trzeba może obejrzeć siebie od tej strony i zobaczyć, czy czasami to nie jest właśnie to, że w związkach czepiamy się może jakichś szczegółów i drobiazgów. Tutaj by trzeba było właśnie wtedy popracować nad sobą i nad związkiem, bo inaczej to może właściwie się skończyć i trzeba będzie podejść do całej sprawy z nową energią, ze świeżością, tak jak tutaj mamy pazia w tej atmosferze, takiej świeżej miłości, takiego świeżego spojrzenia na związek. Generalnie to właściwie tylko ta karta 10 mieczy tutaj pokazuje zakończenie jakiegoś etapu, moim zdaniem, w swojej karierze, ponieważ mamy tutaj dwie buławy, które wskazują na konieczność wybrania jakiejś ścieżki. I bardzo mi się tutaj kojarzy to może z pracą, z waszą karierą, z tym, co robicie, bardziej niż na przykład ze związkami, ponieważ mamy tu jako wynik to, co właściwie to, co przychodzi. Mamy energię 10 kielichów, czyli takiego spełnienia i radości. Tutaj też ta karta 10 mieczy może mówić o właśnie takiej przemianie. Może właśnie z szeregowego pracownika możecie zostać szefem, czy tak jak wcześniej mówiłam, możecie założyć, czy założyć swoją firmę, tak? Więc wygląda to tutaj na takie bardzo zajęte dni w lutym, kiedy trzeba będzie popracować troszeczkę więcej niż dotychczas. Być może i dokonać jakichś wyborów. Co tutaj mamy? No cóż, a tutaj pokazało się nam 7 mieczy w pozycji finansów, więc tutaj potrzeba jakiegoś sprytu. Tutaj trzeba będzie wykalkulować, czy zrobić sobie jakiś plan na to, czy mamy środki na to, żeby w ogóle zacząć jakąś działalność, albo zmienić coś u siebie, czy w swojej pracy, czy w karierze. Bo tutaj ta energia to jest energia kogoś, kto albo nie widzi jakichś możliwości,
albo kogoś, kto oszukuje sam siebie, że ma właściwie, może wystartować i to jest taka trochę iluzja, albo może to jest takie też dążenie do zwycięstwa, bo Netzach w tłumaczeniu Sefira Netzach to jest zwycięstwo, więc tutaj może to być chęć po trupach do celu, tak? A tutaj bardzo ten cesarz w ten sposób taką energią potrafi emanować, więc może to być taka właśnie historia. Póki co mamy tutaj dosyć zrównoważoną energię, bo mamy na razie wszystkie żywioły na stole. Mamy właściwie i buławy, i kielichy, i miecze, i monety. Zobaczmy, jaka tu jest informacja, jakie nadzieje i obawy. Monety i 6 monet. To jest nadzieja na równowagę, na dojście do takiej równowagi, w której będziemy mogli na przykład dzielić się z innymi swoim bogactwem, tak? Będziemy mogli tutaj ofiarować wsparcie, czy też może to jest nadzieja na to, że ktoś nam ofiaruje wsparcie. To jest 6, więc 6 są w Tiferet, na drzewie życia, i to jest taka właśnie z duszy płynąca energia. Tutaj akurat to jest takie w związku dzielenie się jedną i tą samą nitką, tak? Czyli jesteśmy tacy związani, połączeni na zawsze. Mamy tutaj kartę 10 kielichów, tu mamy wybór. I właśnie może to jest nadzieja na to, że dokonamy właściwego wyboru i odnajdziemy się w szczęśliwej rodzinie, gdzie wszyscy mogą się rozwijać, czują się kochani, wolni i szczęśliwi. Taki fajny tutaj scenariusz. Natomiast, żeby do tego dojść, to na pewno trzeba popracować nad związkiem, czy nad szczegółami, czy nad tym, jak sobie to wyobrażamy, i być może możemy tutaj wspólnie to zrobić. Chociaż 8 monet to jest karta, która pokazuje jednego człowieka, który chce zgłębić wszystko właściwie sam i dopracować szczegóły i tak dalej. No, może to jest wasza energia i chcecie tak się napracować. Natomiast zobaczmy, co jest tutaj wynikiem. Wynikiem są 4 kielichy. Energia, która pokazuje takie niewidzenie czegoś. Pokazuje tutaj, że jesteśmy troszeczkę zakręceni. Nie wiemy właściwie, czy doceniać to, co mamy, czy właściwie nudzić się w tym związku. Na przykład, ponieważ są tutaj 4 kielichy i one są tak jakby niewidoczne dla tej osoby. Ta kobieta tutaj ma za plecami właściwie wielkie bogactwo. Mogłaby się odwrócić i skorzystać z napojów, które są w tych kielichach. Natomiast nie wiem, czy to ze strachu, czy to z jakiegoś innego powodu, ta kobieta akurat ma oczy zamknięte i nie chce odwrócić głowy, tak? Tak jakby bała się, czy miała inne powody do tego, żeby w tej pozycji tkwić. Więc jest to troszeczkę nieczytelne, przynajmniej dla mnie, dlatego dobierzemy kilka kart. Chociaż jeszcze mi przychodzi do głowy takie coś, że to jest takie właściwie zamknięcie się na świat, takie zamknięcie się na związek czasami, bo tutaj mamy 10 mieczy, tutaj mamy ten wynik i tu 8 monet, tak? Patrząc na te karty, mam wrażenie, że tutaj może dla niektórych przynajmniej z was kończyć się jakiś związek. Może będziecie chcieli wybrać inne partnerstwo, inną relację, albo w ogóle możecie chcieć wybrać inną drogę życia, bo tu jest wybór. Co prawda tu jest 10, która jest bardzo szczęśliwą kartą w tarocie, ale ona też jest 10, która mówi o zakończeniach, tak? Więc no, scenariusz może być różny dla różnych ludzi. Ja tutaj mam ochotę jeszcze użyć jednej talii i zobaczyć, co tutaj jeszcze nam wyjaśni tarot. W ogólnych czytaniach to jest możliwość wielu interpretacji. Poprosimy jeszcze karty wyjaśniające.
jakiego wyboru dokonujecie? Co tutaj się ma zakończyć? Związki. Praca. Ok, a w tle mag, czyli chodzi tutaj o taką magię, taką energię czarodzieja, który potrafi stworzyć taką atmosferę, nie, może nie tajemniczości, ale taką atmosferę nowego początku, zaczynania od nowa, takiego wzięcia spraw w swoje ręce i wymanifestowania tego, co chcielibyście przeżywać, czy mieć w życiu. No właśnie, tu na tą dwójkę mamy kolejną dwójkę, tak? Czyli jest tutaj, przynajmniej niektórzy z Was stoją w takim momencie w życiu, w którym nie potrafią podjąć decyzji, nie mogą z różnych względów. Być może dlatego akurat w tej talii jest tutaj tak splątane, tutaj są te gałązki. Bo tutaj jest opaska na oczach, serce jest zakryte, więc stoicie tutaj w jakimś takim, w jakiejś patowej sytuacji, tak? Nie wiecie, co zrobić z problemem. Tutaj trzeba podejść mądrze do tego zakończenia. Też użyć kreatywności i mądrości króla, ponieważ król kielichów to jest osoba, która ogarnia emocje, tak? I połączyć być może się z taką nową myślą, połączyć się z sercem, bo to ta karta 10 monet też mówi o tym, że coś się kończy i coś się zaczyna. W momencie, jak się coś kończy, to się przestrzeń chce zapełnić i właściwie zaczynamy robić coś nowego, coś od nowa. Więc tutaj trzeba się kierować sercem z wyborem tego następnego kroku, czy z zamknięciem całej sytuacji, która istnieje. No tutaj to królową mamy, królową mieczy i ona mówi o takim rozdzieleniu czy dojściu do prawdy, oczyszczeniu atmosfery i wskazaniu słabych punktów, mocnych punktów tutaj w związkach, tak, w relacjach. Ta królowa tutaj pokazuje, mówi dążenie do prawdy, do tego, co dla nas, dla każdego, na przykład w tym związku, w którym jesteście, jest idealną sprawą, tym, czego szukacie, albo to jest też dla osób, które nie są w związkach, to jest takie wyjaśnienie sobie, czego ja szukam właściwie w tych książkach, czy w tych szczegółach, czy w tej perfekcji na przykład. Może trzeba by było tutaj sobie to wyjaśnić. Użycie miecza. Miecz może działać obosiecznie, tak? Czyli można się odciąć od czegoś, albo można po prostu zmienić coś. Zobaczmy, co tutaj. Tutaj trzeba wprowadzić równowagę. Ten związek to może być związek na odległość, albo to może tutaj wyglądać na przeprowadzkę, wyprowadzkę. Może tutaj być dużo ruchu, ponieważ Rydwan to jest karta mówiąca o bohaterze, który wyjeżdża z miasta. To jest energia, która potrzebuje równowagi. Tu mamy białego i czarnego sfinksa. Mamy też taką koronę na głowie tej osoby, która wyjeżdża, tego bohatera. Więc to jest takie jakieś ukoronowanie jakiegoś etapu. To jest takie wyjście z ciemności, czy wyjście bohatersko z jakiejś sytuacji. Być może dla niektórych to będzie pokonanie trudności w związku, dla innych to może być w ogóle spotkanie się z samym sobą lub też wyjazd gdzieś w poszukiwaniu szczęścia. No tutaj na 7 mieczy to jest rozpoczęcie nowej drogi.
To jest sprytne wymanewrowanie się z jakiegoś problemu czy z sytuacji. To jest użycie swojego takiego myślenia kreatywnego, żeby zostać z tym, co chcę, albo zacząć to, co planuję, w sposób przemyślany. Natomiast w ogóle energia głupca to w przeciwieństwie do maga, to jest energia takiego kogoś, kto właściwie robi pierwszy krok w przepaść. On nie do końca wie, gdzie on stawia tą nogę, więc tutaj też nie, to jest taki śliski teren, więc tutaj trzeba uważać w tych finansach. Być może trzeba ostrożnie podchodzić do tego, być może jeśli w niektórych sytuacjach będą bliźnięta się rozwodzić na przykład, to trzeba zwracać uwagę na podział majątku na przykład. Tutaj trzeba być czujnym, bo tak mówią te karty. Można zostać gołym i wesołym, tylko z tobołkiem wyjść sobie ze związku i z takim kijem właśnie, ale wolnym. Tutaj pokazało się nam coś takiego jak rycerz mieczy, który bierze bardzo szybko i właściwie przegania chmury, przegania taką stagnację czy taką depresję, bo tu może to być rodzaj depresji. Niechęć do widzenia świata, do widzenia ludzi, takie odcięcie się tutaj od wszystkiego, takie zakręcenie się w swoim własnym sosie. A tutaj ten rycerz przybiega i mówi, koniec tego, trzeba tu ruszyć do przodu, trzeba podjąć jakąś akcję, jakieś działanie, trzeba zająć się swoim życiem, no i coś ustanowić. Więc w atmosferze macie tutaj rozpoczęcie czegoś nowego, bo mamy maga. I tu też taka nowa energia tego pazia z tym kluczykiem. A zobaczmy, co jeszcze tu się pokazuje. Karta Świat, która mówi, że jeśli wybierzecie, to możecie doświadczyć spełnienia. Możecie tutaj, jak patrzymy na maga, to on ma tylko jedną różdżkę, tą białą taką. Natomiast Świat ma dwie. Więc tutaj możecie tak dojść do tego, że rozwiążecie problemy w bardzo taki satysfakcjonujący Was sposób. Wybierzecie właściwie i trzeba tylko sobie zaufać, ponieważ w każdej drodze mamy pierwszy krok i ten pierwszy krok prowadzi nas do ostatniego kroku, tak? Więc mamy tutaj całą jakby podróż pokazaną. Od momentu podjęcia decyzji do momentu osiągnięcia celu i tutaj na przykład w głównej energii byłoby to wybranie tego kielicha, wybranie miłości albo wybranie nowej pracy, albo wybranie się w podróż, być może w poszukiwaniu pieniędzy, w poszukiwaniu miłości. Więc mamy tutaj taką energię zakończeń. Zobaczymy, czy tutaj poprowadzi Was w jakąś właściwą stronę. Jakiś przodek, anioł. Anioł albo przewodnik. Prosimy jedną kartę dla bliźniąt jako wskazówkę, podsumowanie, informacje. No i już. Bądź otwarty na uzdrawiające informacje. To jest taki doktor, taki opiekun, który uzdrawia. Więc być może dla niektórych z Was będzie to szansa na uzdrowienie związków. To jest jakiś tutaj messenger, czyli posłaniec, który opiekuje się. Zwróćcie tutaj uwagę na tego medycznego opiekuna, który trzyma w swojej dłoni kielich i kadyceusza. To kadyceusz to jest taki symbol medycznych ludzi, czyli uzdrowicieli, doktorów, lekarzy, medycznej profesji. Kielich tutaj reprezentuje relacje. Może właśnie chodzi tutaj o uzdrowienie relacji, w której jesteście, w której byliście. Chodzi o uzdrowienie serca, waszych emocji. Ten anioł pomaga uzdrowić właśnie waszą
fizyczność, ale nie tylko, też emocjonalność i duchowość. On może też wskazać informacje, jak powrócić do tego, żeby poczuć się znowu szczęśliwym. Tu też może chodzić o wybór tego kielicha, o którym na początku samym mówiłam, tak? Wybieramy. Tutaj nam pokazał się paś kielichów, które co prawda nie ma kielicha, ale ma klucz do serca, więc chodzi tutaj o uzdrowienie serca, tak od samego początku to się jakoś tutaj pokazuje. I właściwie może też mówić o tym, żeby zobaczyć, jak jesteśmy nastawieni, czy ten kielich, który mamy, jest w połowie pusty, czy jest w połowie pełny. To jest to pytanie, które często pada. Czy jesteśmy pozytywnie zakręceni, czy negatywnie? Tutaj też reprezentuje ten medyczny opiekun Archanioła Rafaela i jego uzdrawiający zastęp aniołów. Tutaj jest taka jeszcze dodatkowa wiadomość, która mówi, że jesteście teraz wystawieni na taką energię uzdrawiania, która przychodzi do waszego życia. Jeżeli pracujecie nad czymś intelektualnie albo emocjonalnie, pamiętajcie o tym, że to jest zawsze duchowa energia, która wspiera i uzdrawia. Jeśli pracujecie nad czymś, co jest fizycznym wyzwaniem, zwracajcie szczególną uwagę na informacje, które przychodzą do was, szczególnie takie inspirujące, takie dające wglądy i ciepłe, takie również wspierające, dające poczucie dobrostanu. Anioły są zawsze obok was i to jest taki naturalny stan. I chodzi o to, żebyście się właśnie połączyli z waszą energią wewnętrzną, żebyście doszli do równowagi. Bo macie nadzieję na równowagę w tych sześciu monetach. Tutaj macie tutaj jakby wyjaśnienie, że jeśli dokonacie tego wyboru i będziecie chcieli wejść w energię uzdrawiania, to możecie osiągnąć spełnienie i taką jedność właściwie. Bo to jest zawsze, głupiec zaczyna swoją drogę, właściwie nie wie, gdzie się pcha. A kończy się na takiej energii spełnienia, zjednoczenia, otwarcia. Jeszcze mam tutaj talię, która mówi o świętym przeznaczeniu. Zobaczymy, co tutaj ta talia nam pokaże. Ona pokazuje często takie pejzaże i nie tylko. Zobaczymy, jaki dla was pejzaż tutaj przygotowała na zakończenie, podsumowanie tego, co tutaj się pokazuje na stole. Prawda. No właśnie. Tutaj się pokazała karta siedmiu mieczy, która mówi o tym, że trzeba być sprytnym, a być może też mówić o oszukiwaniu, o byciu takim właśnie nieszczerym. Zresztą karta siedmiu kielichów też może mówić, bo te siódemki są też czasami takie trudniejsze. I karta siedmiu kielichów też może mówić w odwróceniu, gdyby była w takiej negatywnej energii, może mówić o takim właśnie kłamstwie. A tutaj wyszła nam karta szczerość, tak? I zobaczymy, jaki to jest pejzaż. Tutaj mamy jako pejzaż pokazaną taką sawannę właściwie, gdzie często idzie się żeby się uwolnić od innych ludzi, żeby pozostać w osamotnieniu, żeby mieć jakieś uzdrawiające wizje, oczyszczanie, odrodzenie. Więc idziemy do takiego miejsca, gdzie czujemy, że łączymy się ze swoją duszą. To może być takie głębokie połączenie do przeszłości też, do przodków nawet naszych. Dla przykładu Sahara na przykład, czy Las Amazoński są w ogromnym dystansie jedne od drugiego, ale one i tak są połączone, pomimo tego, że w jednym miejscu jest sucho i jest piasek, a w drugim są właściwie nawodnione, piękne, zielone miejsca, drzewa, krzewy. Rocznie tysiące ton takiego właśnie piasku z Sahary przebiega przez kontynent w naszej wysokiej atmosferze i to wszystko się osadza, dociera do Amazonii, która akurat tego potrzebuje. Ta karta bardzo jest ważna, ma wielką moc. Tutaj potrzeba jest medytować, zaufać takim podszeptom czy takim popchnięciom z wszechświata. Anioły i doradcy są blisko was,
i teraz otworzyć się trzeba na wiadomości, które możecie otrzymać. To jest powtórzenie właściwie tych informacji, które tutaj przekazywał ten medyczny opiekun. Miej wiarę i wiedz, że jest w Twoim życiu wyższy cel. Takie głębokie to czytanie wychodzi. Zobaczmy jeszcze, co tutaj nam zając powie. No, już właśnie nam powiedział. Dużo mioteł na wystawie u zająca. Zobaczymy, co tutaj nam na ten temat pisze kreatorka, czy kreatorzy tej talii. Tutaj mamy pasję, tak? Więc trzeba obudzić w sobie pasję na to wszystko. Trzeba ocknąć się, bo tutaj jest 10 mieczy. Tu, gdzie jest właśnie kreatywność, gdzie jest pasja do życia, to tu mamy 10 mieczy. Więc może trzeba właśnie obudzić swoją kreatywność. Tak jakbyśmy mieli tu 10 mioteł, które zaczną zamiatać. Ten zając tutaj mówi o tej pasji, o tym, żeby ruszyć gdzieś za swoją pasją, żebyście, tak jak tutaj Rydwan pokazuje, żeby ruszyć za swoją pasją, spełnieniem czy szczęściem, można ruszyć w świat, można iść na daleki spacer, można mieć jakąś kolekcję cenną, można nauczyć się nowych umiejętności, można się nauczyć języków, można zwiedzać cały świat. Ale tutaj potrzeba entuzjazmu. Wszystko, co chcielibyście robić, potrzebuje entuzjazmu, bo bez entuzjazmu, w momencie, w którym nie ma pasji do życia, nie ma pasji do tworzenia swojego życia z jajem takim, to my wtedy jesteśmy właśnie w depresji. Tutaj ta karta czterech kielichów tak pokazuje. Jesteśmy właściwie tacy bez energii, pomimo tego, że pokazał się tutaj ten cesarz i być może chcielibyście coś z tego mieć i zrobić, mieć tą siłę i ruszyć z nią do przodu, ale jednak gdzieś tutaj pokazuje się troszeczkę takiej niemocy, niemocy wyboru też. Wszyscy jesteśmy magiczni, unikalni, każdy ma w sobie sporo talentów, każdy może przeżyć swoje życie właściwie z radością, tylko czasem pętlimy się w jakichś takich momentach, gdzie podjęliśmy wcześniej decyzję i potem odczuwamy jej skutki, ale zawsze można zacząć od początku, zawsze można dobić się do prawdy i właściwie zobaczyć to piękno, które wokół nas jest i odnaleźć znowu tą pasję, którą być może gdzieś tam zgubiliśmy. Może to być duży, uzdrawiający miesiąc dla bliźniąt. Zresztą poprzednie czytanie dla byka też było mocno uzdrawiające. Życzę Wam, żeby ten luty przyniósł Wam dobre doświadczenia, żebyście osiągnęli równowagę, żebyście umieli podjąć właściwe decyzje i życzę Wam w ogóle dużo miłości. Pozdrawiam.